Dzień dobry, Marlena Siok, Mazowsze, wiadomości z regionu. A oto co dziś w programie. Mazowsze wie, jak budować strategię rozwoju regionalnego po 2020 roku. Opinia marszałka przyjęta przez Europejski Komitet Regionów. Od 1 stycznia rusza karta dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością. Nietuzinkowi ludzie pracy i talentu nagrodzeni. Nowe karetki dla pogotowia ratunkowego w Płocku. Dodatkowe wsparcie dla warszawskich działkowców. Zabytki, pracownie informatyczne i językowe z subregionu ciechanowskiego z dofinansowaniem. Sukces Mazowsza. Europejski Komitet Regionów jednogłośnie poparł wypracowane przez marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika zalecenia dotyczące skutecznego projektowania rozwoju regionalnego po 2020 roku. Jest to bardzo ważna opinia w kontekście sprawnego zarządzania Unią, w tym efektywnego zaprogramowania nowej perspektywy rozwoju po 2020 roku. Dziś regiony i miasta Europy zmagają się z niespotykanymi dotąd wyzwaniami. Uwidacznia się wyraźna potrzeba zdefiniowania celów Unii Europejskiej po 2020 roku. Wyraźnym głosem w dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej, priorytetach oraz zasadach jej dalszego rozwoju, w tym finansowania, ma być jednomyślnie przyjęta przez Europejski Komitet Regionów opinia marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Dotyczy ona zaleceń skutecznego projektowania strategii rozwoju regionalnego po 2020 roku. Opinia jest niewątpliwie bardzo ważna i jest na czasie, to co ważne. Jesteśmy u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i strategie, których dotyczy właśnie opinia, staną się podstawą przygotowania programów operacyjnych, wydatkowania funduszy w nowym okresie programowania, czyli po 2020 roku. Także jest idealny czas właśnie na to, żeby przyjąć taką opinię. Jak zaznacza marszałek województwa mazowieckiego, jednym z podstawowych instrumentów zarządzania regionalnego i lokalnego są strategie rozwoju. To właśnie dzięki nim możliwe jest określanie kierunku decyzji i działań zmierzających do sprecyzowania celów i priorytetów dotyczących finansowania, wytyczania kierunków działania oraz dokonywania wyboru środków realizacji. W konsekwencji strategie rozwoju stają się narzędziem pozwalającym na prowadzenie określonej działalności oraz kontrolowanie wykonanych zadań w silnym powiązaniu z wizją rozwoju Europy. W związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej, czyli nowym budżetem, należy dostosować strategię rozwoju regionalnego i lokalnego do tych głównych wyzwań politycznych, przed jakimi stoi Unia Europejska. I każdy region, każda też wspólnota lokalna powinna się zastanowić, jakie ma silne strony swojego rozwoju, w jakim kierunku powinna podążać, z jakich mechanizmów wsparcia trzeba skorzystać. Czy to na przykład są pieniądze związane z funduszami europejskimi, czy też własne. Czyli generalnie należy dokonać przeglądu własnych strategii rozwoju. W ogóle strategie rozwoju są takim elementarnym sposobem na planowanie i później wdrażanie rozwoju społecznego, gospodarczego i terytorialnego. No i właśnie ta opinia jest temu poświęcona. Ważnym elementem przyjętej opinii jest apel o uwzględnienie nowego podziału statystycznego w kształtowaniu przyszłej polityki rozwoju, zwłaszcza w odniesieniu do wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej po 2020 roku. Dotyczy to zarówno Mazowsza, jak i kilku innych regionów unijnych, z Litwy, Węgier i Irlandii. Marszałek w dokumencie zwracał uwagę również na potrzebę opierania decyzji finansowych i strategicznych na aktualnych wskaźnikach rozwoju społeczno-gospodarczego. Opieranie perspektywy finansowej zaplanowanej na lata 2021-2027 na danych z lat 2014-2016 zniekształca obraz rozwoju regionów. Zgłoszono do opinii 5 poprawek. Ja z wszystkimi się zgadzam. One poprawiają jakość tej opinii. W poprawce mojej własnej zwracam uwagę na to, aby przy planowaniu również budżetowym Unii Europejskiej brać pod uwagę okres referencyjny najbardziej aktualny.
czyli w naszym przypadku lata 2017, 18, 19. Podział statystyczny regionu uwidocznił nam tak naprawdę prawdziwy obraz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa i strategia, którą mamy województwa, będzie musiała uwzględnić też ten podział statystyczny. Tak więc podział statystyczny i strategia rozwoju niewątpliwie są ze sobą związane. Opinia przyjęta podczas obrad parlamentarnych Europejskiego Komitetu Regionów zostanie przekazana teraz do Komisji Europejskiej, organu wykonawczego odpowiedzialnego za bieżącą politykę Unii. Będzie oficjalnym stanowiskiem europejskich samorządów, które w Unii pełnią rolę doradczą. Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów liczą, iż przedstawione sugestie spotkają się z aprobatą. Na Mazowszu mieszka około 50 tysięcy dzieci z niepełnosprawnością. Każdego dnia borykają się z trudnościami i problemami. Ułatwieniem ich codziennego życia ma być mazowiecka karta dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, która ruszy już 1 stycznia. Dobra informacja dla wszystkich rodzin dzieci z niepełnosprawnością. Od 1 stycznia rusza pilotażowy projekt specjalnej karty, która pomoże rodzinom w oszczędzaniu. Dzieci i ich opiekunowie będą mogli liczyć na 100% zniżkę w pociągach kolei mazowieckiej oraz warszawskiej kolei dojazdowej i duże zniżki w mazowieckich instytucjach kultury. Samorząd zamierza doprosić do katalogu partnerów nie tylko w postaci samorządów, ale także mazowieckich przedsiębiorców. Idea karty jest prosta. Uaktywnić osoby, dzieci z niepełnosprawnością. Dedykujemy ten program rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością do 18 roku życia. Jest to program pilotażowy. Około 50 tysięcy takich rodzin będzie ujętych w tym naszym programie. To przede wszystkim szansa na to, żeby skorzystać ze 100% ulgi, jeśli chodzi o dojazdy kolejami mazowieckimi, warszawską koleją dojazdową, czy z dużych ulg, jeśli chodzi o pójście do teatru, do kina, oczywiście mówię o naszych instytucjach, do muzeum, czy korzystać z rehabilitacji w szpitalach. Prace nad wprowadzeniem karty rozpoczęły się z inicjatywy rodziców i osób związanych zawodowo z dziećmi z niepełnosprawnością. Obecnie trwają prace nad regulaminem, wzorem karty i katalogiem partnerów. Przystąpienie do projektu zgłosiły instytucje kultury samorządu województwa mazowieckiego, teatry, muzea czy skanseny. Oferowane przez nie zniżki wyniosą od 50%. Najważniejsze jednak ulgi będą dotyczyły środków transportu. Do tej pory osoby niepełnosprawne, dzieci niepełnosprawne mogą korzystać z ulgi 78%, jeśli chodzi o przejazdy kolejowe. My dajemy taką możliwość, żeby te dzieci jeździły bez ulg, czyli za darmo. Dziecko plus opiekun będą mogły od 1 stycznia na Mazowszu jeździć za darmo kolejami mazowieckimi i WKAD-ką, czyli koleją dojazdową. Samorząd województwa planuje zabezpieczyć na pilotaż związany z wprowadzeniem mazowieckiej karty dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością 2 miliony złotych. Warto zaznaczyć, iż Mazowsze będzie pierwszym województwem w Polsce wprowadzającym takie rozwiązanie. Wyróżnienie to otrzymało już około 200 osób, w tym m.in. ksiądz Jan Twardowski czy Sława Przybylska-Krzyżanowska. Mowa o Nagrodzie Marszałka Województwa Mazowieckiego, przyznawanej od 1999 roku. W jubileuszowej 20. edycji także nie zabrakło wybitnych osobowości. Nietuzinkowi ludzie pracy i talentu, dzięki którym kultura na Mazowszu jest tak różnorodna i ciekawa. Tak w skrócie można by określić laureatów 20. jubileuszowej edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele różnych pokoleń, reprezentujący różne nurty i spojrzenia na rzeczywistość, których wspólnym celem jest zwrócenie uwagi na pielęgnowanie i dbałość o zachowanie dziedzictwa narodowego. To była taka idea, żeby doceniać ludzi, którzy coś robią oprócz normalnych swoich obowiązków, oprócz tego, co jest ich życiem zawodowym, czyli takich ludzi, którzy są aktywni społecznie, którzy wyrastają ponad przeciętność. No i udało się, a Mazowsze jest wielkie, bogate, przede wszystkim swoimi ludźmi również. W tym roku do Nagrody Marszałka zgłoszono 124 kandydatów, spośród których wyłoniono 10 laureatów. Każdy z nich otrzymał statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych. Wśród uhonorowanych znalazła się m.in. Kapela Praska, zespół o ponad 30-letniej tradycji, chroniący od zapomnienia folklor miejski Warszawy i samej warszawskiej Pragi. Muzyka pochłania. Oprócz tego, że każdy z nas ma swój zawód inny,
ale muzyka to jest to, co siedzi w człowieku od urodzenia. Kapela to jest to, co w sercu gra. Warszawy się kocha, Pragę. Ja jestem bardzo uczuciowo z Pragą związany. Ten folklor Warszawy jeździmy, popularyzujemy po całej Polsce i nie tylko, bo byliśmy za granicą. Dni Polonii Warszawy i Gdańska, Polonii Szwedzkiej graliśmy w Niemczech, w Moskwie. Jak Polska odzyskała niepodległość, pojechaliśmy do Moskwy zawieźć Orła, jedyna kapela z Polski, Orła do ambasady polskiej w Moskwie, w Koronie. Zawsze mówimy, że Warszawa jest najpiękniejszym miastem i zawsze zaczynamy nasz koncert, gdzie obojętny gdzie byłby, od piosenki Warszawa da się lubić. Zawsze. W zeszłym roku, w 2018, dostaliśmy odznaczenie Promazowia. Było wspaniale. Akurat mieliśmy 30-lecie, no i też od pana marszałka, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. A w tym roku właśnie nagrodę marszałka. No, to jest piękne, no prócz oklasków, braw i to, że się podobamy, jeszcze mamy taką wielką satysfakcję. I choć dla każdego z laureatów wyróżnienie jest ogromną satysfakcją, jednak jak podkreślają, swój czas poświęcają dla innych, nie dla nagród. Ich działalność to często pasja wyznaczająca rytm i sens życia, czego doskonałym przykładem może być Anna Bramska z Płocka, współtwórczyni i dyrektor ponad 100-osobowego chóru. W ciągu 21 lat pracy wychowała pokolenia płockich chórzystów i wciąż doskonali swoje umiejętności. Ta przygoda z chórem to jest taka przygoda życia. W związku z tym, że połowę swojego życia ja żyła na Łotwie i miała zupełnie inne życie, a tu inne. Ja zawsze powtarzam, że przeżyłam dwa życie. I jestem wzbogacona kulturą i mentalnością stamtąd, bo Łotwa jest krajem bardzo bogatym, jeżeli chodzi o śpiewanie, o kulturę muzyczną. I ja to przyniosłam tu. Jednocześnie czerpię tutaj tą siłę, energię od młodzieży i od rodziców, którzy są bardzo zaangażowani. Wychowuję dzieci, wychowuję młodzież i czuję się w tym dobre. Ja wiem, że ja robię to dobrze, bo te roczniki kolejne, które odchodzą z chóru, dlatego że Płock nie jest takim dużym miastem, a młodzież jest bardzo ambitna i wyjeżdżają do Warszawy, do Poznania, do Gdańska, szukają pracy, studia kończą bardzo dobre. I wiem, że brałam udział w ich stanowieniu się w tym życiu, w całokształcie. Na pewno wskazała im pewne drogi, poszerzyła ich horyzonty. Może inaczej, ja im pokazuję, co niesie świat, a oni sami wybierają. To są setki roczników. Ja nigdy nie liczyłam, nie wiem, ale to jest bardzo dużo osób. Poza Kapelą Praską i Anną Bramską, wśród laureatów 20. jubileuszowej edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego znaleźli się także Cecylia Dąbrowska, Zenon Durka, Jerzy Hoffman, Ryszard Nowaczewski, Stowarzyszenie Ratujmy Ratowo, Teatr Powszechny imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu, Halina Witkowska oraz Zespół Tańca Ludowego Ostrołęka. Jest to ogromny zaszczyt dla mnie, ale również jest to zasługa, tak jak powiedziałem wcześniej, wszystkich ludzi, z którymi dane było mi przez te lata współpracować, tworzyć dla dobra ogółu, dla mieszkańców naszego województwa. Mazowsze pełne jest nie tylko nietuzinkowych ludzi pracy i talentu, ale także osób wrażliwych z ogromną empatią. Wyłowieniu wolontariuszy, grup wolontariackich czy całych rodzin zaangażowanych w sprawy potrzebujących służyć miał konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. W sumie wpłynęło 69 kandydatur, spośród których już przyznano dwa pierwsze miejsca oraz drugie i trzecie miejsce, a także trzy wyróżnienia. I tak jedna spośród dwóch pierwszych nagród trafiła do Marii Wytrykowskiej z Wołomina, koordynatorki Młodzieżowego Klubu Wolontariatu Na Przekór, działającego przy wołonińskim gimnazjum, a obecnie przy liceum. Te dzieci są naprawdę przepiękne. My się nazywamy Na Przekór. Ja zakładałam klub wtedy, kiedy się mówiło o gimnazjach, że nie ma większego zła.
a dla mnie to naprawdę najpiękniejsze lata wolontariatu i największe pomaganie było właśnie w gimnazjum, więc się nazwaliśmy Na Przekór. Naprawdę wolontariat ich zmienia, naprawdę. Ja przyjmuję nawet takie dzieci, które mają nieodpowiednie zachowanie w szkole. Na próbę, jeżeli się okaże, że się nadają. Dyplomy na koniec roku, tak samo jak i ci wolontariusze, którzy pracują normalnie. Akcji mamy bardzo dużo i wtedy nikogo nie ma, znaczy nie ma żadnej selekcji. Każdy, kto się zgłosi, jest potrzebny. Trzeba sprzątać, to sprzątamy. Trzeba śpiewać, to śpiewamy. Prestiż i szczytny cel sprawiają, że z roku na rok Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Kolejni laureaci są przykładem, jak w twórczy i bezinteresowny sposób realizować życiowe pasje, będące źródłem satysfakcji, nadając przy tym ofercie kulturalnej Mazowsza niepowtarzalny charakter. Kolejne ułatwienia dla płockich ratowników medycznych. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego wzbogaciła się o aż 7 nowych karetek. Samorząd Mazowsza na zakup ambulansów przeznaczył ponad 3 miliony złotych. Będą służyły do ratowania zdrowia i życia mieszkańców Płocka i okolicznych powiatów Płockiego, Gostynińskiego, Sierpeckiego oraz Sochaczewskiego. Mowa o 7 nowych ambulansach sanitarnych typu C marki Volkswagen Crafter, które właśnie trafiły do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Każdy z nich wyposażony jest w najnowocześniejszej generacji sprzęt medyczny, m.in. defibrylator transportowy z opcją teletransmisji danych, urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, transporter i nosze, respirator czy pompę infuzyjną. Jeżeli chodzi o nasz zakład, to jest 15 karetek systemowych, takich specjalistycznych, które jeździ w ratownictwie medycznym. Jeżeli chodzi o cały nasz rejon operacyjny z podwykonawcami, jest to 35 karetek. Dlatego te 7 karetek to jest około 50% wymiany naszego taboru, jeżeli chodzi o nasz zakład bez podwykonawców. Do tej pory były praktycznie karetki kupowane nie z pełnym wyposażeniem. Ten sprzęt albo dokupowaliśmy, albo był przenoszony z karetki starej. W tej chwili mamy w karetce, no, kompleksowo jest wszystko nowe. Na ładnych parę lat będziemy mieli przynajmniej, no, i ze sprzętem spokój i z transport, i jeżeli chodzi o transport sanitarny. 7 nowych ambulansów do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku trafiło dzięki wsparciu samorządu Mazowsza, który na ich zakup przeznaczył ponad 3 400 000 zł. W sumie kupiliśmy w tym roku 31 karetek dla całego Mazowsza. 7 trafi do tutaj Pogotowia Płockiego, do różnych powiatów sąsiednich, między innymi powiatu Sierpeckiego, Gostynińskiego, Sochaczewskiego, a więc tutaj, gdzie operuje Pogotowie Płockie. Dzisiaj wymagane są 3 rzeczy. Szybkie dotarcie do zdarzenia, do zachorowania. Po drugie, dobrze wyszkolona załoga, która potrafi posługiwać się najnowocześniejszymi urządzeniami. No i po trzecie, skonfigurowanie z tym szpitali, które na przykład drogą telemedycyny mogą już diagnozować w karetce pacjenta i dokonywać niezbędnych operacji czy zabiegów ratujących życie. Jak przekonują ratownicy, nowe ambulanse to przede wszystkim podniesienie zdolności operacyjnej oraz jakości świadczonych usług medycznych. To także, co równie ważne, większy komfort pracy zespołów ratownictwa medycznego, które niejednokrotnie prowadzą niełatwą walkę o ludzkie zdrowie i życie. Na Mazowszu funkcjonuje około 450 ogródków działkowych, z których korzysta ponad 86 tysięcy osób. Widząc, jak liczna jest to grupa, samorząd województwa mazowieckiego uruchomił nowy program – Mazowiecki Program Aktywizacji Działkowców. Tym razem dodatkowe wsparcie otrzymali działkowcy z Warszawy. Budowa świetlic, zakup sprzętu ogrodniczego, wymiana oświetlenia i ogrodzeń czy instalacja monitoringu to inwestycje, które już niebawem zostaną zrealizowane w stołecznych ogródkach działkowych dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza. Wszystko za sprawą uruchomionego w tym roku po raz pierwszy programu wsparcia dla działkowców. W sumie na realizację 92 projektów samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 740 tysięcy złotych. W Warszawie dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 200 tysięcy złotych trafi do 23 rodzinnych ogródków działkowych.
Rzeczywiście jest kwota może niewielka, ale dla każdego z tych ogrodów działkowych no bardzo ważna. To przed chwilą w rozmowach z państwem działkowcami oni nam to uświadamiali, że nieraz po prostu potrzebują na takie podstawowe rzeczy. Jakieś uzupełnienie oświetlenia, kawałek chodniczka, ogrodzenie, wodociąg dla tej części wspólnej, żeby mogli sobie korzystać z wody, podlać. No, ostatnio mamy bardzo suche lata i to jest bardzo potrzebne. Oczywiście robią większe i mniejsze inwestycje, ale za każdym razem no, mieliśmy kwotę w tym roku do 10 tysięcy złotych. Będziemy się zastanawiali, czy ta kwota nie będzie mogła być większa w przyszłym roku. Na pewno będziemy chcieli co do zasady ten program kontynuować. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców to nowy program samorządu Mazowsza, który zachęca do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody, ale także efektywniejszego wykorzystywania i zagospodarowania terenów zielonych. Blisko 2 miliony złotych trafi do subregionu ciechanowskiego na inwestycje z mazowieckiego programu dofinansowania pracowni informatycznych i językowych, a także na prace remontowe i konserwatorskie zabytków. Jak podkreślają samorządowcy, to bardzo ważne wsparcie pozwalające na realizację najważniejszych zadań. Zespół Szkół imienia Integracji Europejskiej w Nowym Mieście zmodernizuje istniejącą już pracownię informatyczną. Z kolei Zespół Szkół Powiatowych imienia majora Henryka Sucharskiego w Przesnyszu utworzy zupełnie nową. Wszystko po to, by dzieci i młodzież miały dostęp do nowoczesnych rozwiązań i mogły uczyć się korzystając z innowacyjnych pomocy dydaktycznych. Projekty zostaną zrealizowane w ramach mazowieckiego programu dofinansowania pracowni informatycznych i językowych. Powiat Przesnyski otrzyma 48,5 tysiąca złotych na pracownię komputerową. Do tego dołożymy swoich 22 tysiące wkładu własnego i będziemy mieć super wyposażoną pracownię dla naszych uczniów. Tym bardziej będzie to przydatne przy podwójnym roczniku, który jest w naszych szkołach średnich, bardzo się ta pracownia przyda. Sprawny komputer nowoczesny to jest podążanie za tym, co dzisiaj oferuje świat, co dzisiaj oferują pracodawcy, więc warto się uczyć na najnowszym sprzęcie. Każdy wtedy jest chętny do nauki i wie, że mu się to przyda w przyszłości. Gmina Nowe Miasto pozyskała środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na modernizację pracowni komputerowej. Pracownia pozyska nowe 25 komputerów. Całe zadanie będzie kosztowało 66 tysięcy, natomiast kwota dofinansowania 46,5 tysiąca. Ta technologia się cały czas zmienia i myślę, że uczniowie pracując na nowym sprzęcie zdecydowanie będą mogli skuteczniej rozwijać swoje umiejętności. Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Nowym Mieście czy utworzenie nowej w Zespole Szkół Powiatowych w Przesnyszu to dwa spośród kilkudziesięciu projektów, które zostaną zrealizowane w subregionie ciechanowskim. W sumie samorząd województwa przeznaczy na ten cel z budżetu ponad 1 200 000 złotych. To jest taki obszar, w którym myślę, że powinniśmy stale podnosić poziom kształcenia. Pracownie informatyczne to jest dzisiaj wyzwanie naszych czasów. Jeśli chodzi o pracownie językowe, to również w moim odczuciu to są takie dwie fundamentalne dziedziny, w których młodzież powinna się kształcić. Znajomość języków i umiejętności informatyczne są niezbędne, żeby się rozwijać. Dlatego ten program zrealizowaliśmy w wymiarze Mazowsza, to jest prawie 8 milionów złotych dofinansowania, kilkaset pracowni z tego skorzysta. No i oczywiście będziemy kontynuowali ten program w przyszłości, jeśli tylko warunki budżetu województwa na to pozwolą, bo pieniądze pochodzą z naszego budżetu. Uruchomienie mazowieckiego programu dofinansowania pracowni informatycznych i językowych to nie jedyna dobra wiadomość. Samorząd województwa zdecydował także o wsparciu prac remontowych i konserwatorskich zabytków z subregionu ciechanowskiego. W sumie zrealizowanych zostanie 6 inwestycji, w tym m.in. remont elewacji kościoła w Szerańsku, remont dachu kościoła w Chamsku, czy prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu Matki Boskiej Śnieżnej w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego w Ratowie. Łączna wartość dofinansowania wszystkich projektów to ponad 500 tysięcy złotych. Poza finansowym grantem zabytki zyskały także tytuł Cenny Zabytek Mazowsza. To wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny program Mazowsze. Wiadomości z regionu.